Cześć kochani, witam Was w kolejnych ulubieńcach. Jeżeli myślicie, że jest to jakiś stary filmik ze względu na to, jak wyglądam, to spokojnie, nie, to po prostu ja i moja stara dusza, bo przed chwilą robiłam zdjęcia do kolejnego posta z historią makijażu na Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie tam nie odwiedziliście i nie wiecie, co ja takiego tam robię, to wiedzcie, że na Instagramie stworzyłam serię postów z historią makijażu, gdzie powolutku odkrywam moją kolekcję starych kosmetyków. Pokazuję, jak te kosmetyki wyglądały kiedyś i w tym poście przedstawiam też daną historię, anegdotę danej firmy. O tym wszystkim piszę, co się działo 120, 100 lat temu, 70 lat temu, 50 lat temu. Naprawdę cieszę się, że jest tak pozytywny odbiór tego. No i walczę dalej, więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. I tak uspokoję osoby, które cały czas pytają, czy coś takiego pojawi się może na YouTubie. Tak, pojawi się. Póki co to są takie małe zajaweczki na Instagramie, a później jak już wszystko tak zbiorę, swoją kolekcję cały czas powiększam, to później będą te posty rozbudowane w formie filmowej tutaj na moim kanale, ponieważ no, mam ograniczenie na Instagramie, mogę pisać takie, wiecie, krótsze historie, a chcę Wam o tym opowiedzieć dużo, dużo więcej, ale to trochę potrwa, więc dajcie mi jeszcze trochę czasu i póki co zapraszam Was właśnie na Instagrama. Może tutaj Wam gdzieś kleję tego Instagrama, na pewno znajdziecie link w opisie pod spodem. Nie musicie być przecież zalogowani, żeby widzieć te posty, więc spokojnie, wchodźcie, oglądajcie, bo wkładam w to całe serce. No i właśnie tak się wystylizowałam, nie podróżuję w czasie, chociaż żałuję, że nie mam jakiegoś wehikułu czasu. Czasem to bym chciała tak uciec i wrócić do tamtych czasów, zobaczyć co, jak, zainspirować się i bardzo mnie to ekscytuje. Ale dobra, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby wybrać ulubieńców. I powiem Wam, że mam zaledwie kilka ulubieńców. Ale są to naprawdę takie odkrycia właśnie tego miesiąca. I z przyjemnością się z Wami tym podzielę. I co mi nie mówicie, że mam pomadkę na zębach? No, na szczęście już jest po wszystkim, jest wyczyszczone. Mam nadzieję, że Wam to nie popsuło odbioru tego filmu. Ale może nie zauważyliście. To nie musicie tam wracać do tego, cofać. Nie, nie, absolutnie. Już jest okej. W porządku. Zaczynamy od totalnego hiciora. I nie sądziłam, że to powiem, ale chyba znalazłam podkład taki póki co idealny dla mojej cery. Już przy pierwszym zetknięciu mówię, wow, w ogóle nie spotkałam się jeszcze z taką konsystencją. Z tym, jak go nie czuć w ogóle na tej twarzy. Nie mówię teraz o tym, jak teraz wyglądam, bo w ogóle ten make-up to nie jest taki dobry make-up do nagrań. To był make-up typowo zrobiony do zdjęcia, ale przypomniałam sobie, że przecież już mamy wrzesień i nie nakręciłam ulubieńców, a kosmetyki miałam tak odłożone już na półeczkę na zasadzie nakręć to, ale mi się zapomniało, co mamy za dzień, więc nadrabiam zaległości. Jestem trochę przemalowana jak na światło takie studyjne do nagrań. Ale o czym mówiłam? O podkładzie. Podkładzie idealnym, podkładzie, którego prawdopodobnie nigdy bym nie odkryła, bo ani z tej firmy nigdy nic nie miałam, ani zbyt wiele o niej nie słyszałam, bo ja Wam już kiedyś mówiłam, że ja nie oglądam za dużo kanałów urodowych, tym bardziej zagranicznych. Po prostu wiecie, czas jest bardzo cenny i trzeba bardzo uważać na co, komu i czemu się ten czas poświęca. Więc no jakoś tak nie oglądam, nie śledzę aż tak. Ale na szczęście mam koleżanki, które znają się na rzeczy. I słuchajcie, odkryłam podkład wspaniały, cudowny dzięki Klaudii Owczarek. Mówi, weź, spróbuj, bo według mnie jest świetny, jest po prostu genialny, musisz sobie go przetestować. I mówię tutaj o podkładzie Natasha Daytona. Prawda, że nie słyszeliście u mnie nigdy o takiej firmie, bo to ja naprawdę nigdy nic nie miałam z tej firmy. Jest to podkład Foundation X. Full coverage. Ja Wam przeczytam może, wyszukałam gdzie jest dostępny. Bo go w Polsce nie ma, nigdzie stacjonarnie, ale wyszukałam, że jest dostępny na houseofbeauty.com. Coś mi się zawiesiło, czekajcie.
No, o, o. Podkład niestety jest drogi, bo kosztuje 235 zł na stronie House of Beauty, więc no nie mało. W funtach go widziałam gdzieś na zagranicznych stronach za 35-40 funtów. No to jeszcze spoko, jak ktoś zarabia w funtach, no to nie wydaje się tak dużo. No ale tutaj niestety, jeżeli chcecie coś na polskiej stronie bez sprowadzania i płacenia za wysyłkę, no to kosztuje trochę dużo, chyba że się wybieracie gdzieś za granicę, możecie go sobie kupić. Ale co tutaj jest napisane o tym podkładzie? Zawiera antyoksydanty, witaminę C oraz składniki wzmacniające kolagen i elastynę, które chronią i poprawiają wygląd skóry. Dlatego też moja sucha, odwodniona skóra, jak tylko go poczuła na sobie, to naprawdę reakcja była od razu wow, bo ja się czułam, jakbym nałożyła jakieś powietrze, jakieś takie coś lekkiego, nawilżającego, czego ja nie czuję na twarzy. Nagle krycie jest niesamowite, skóra wygląda pięknie, wszystko jest trwałe. Sama jestem w szoku, że ja wam to mówię, naprawdę, bo rzadko mi się coś takiego zdarza. Dostępny jest w 20 odcieniach, zaprojektowanych przez profesjonalną wizażystkę Nataszę Denone. Korzyści, wyciąg z kolby, kot. Wiecie co, tu naprawdę sporo informacji jest. Jest na bazie wody ten podkład, więc dlatego też zastyga. On jest bardzo trwały. Tutaj musicie sprawdzić sobie, jaką bazę z nim zgrać, żeby wszystko było ok. Tak, zapewniają świetliste wykończenie, długotrwałość, wodoodporność sprawiają, że podkład nie waży się i jest odporny na czynniki zewnętrzne. Oczywiście, kochani, ja mogę go zachwalać, może go zachwalać też Klaudia i pewnie wiele, wiele innych youtuberek, ale pamiętajcie o tym, ja nakręciłam film o podkładach, o problemach z podkładami, jak wiele czynników wpływa na to, czy podkład się u nas sprawdzi i mimo, że spełnimy je wszystkie, to i tak ten podkład może wam nie odpowiadać i wiem, że to jest ból, tym bardziej, kiedy mówię o drogim podkładzie, ale jeżeli macie okazję go przetestować gdzieś, to ja naprawdę wam go serdecznie polecam. Mam też korektor i on jest też świetny, bo ja go też jakoś nie czuję, a mocno kryję. Niestety odcień mi się nie zgadza, bo to jest odcień taki bardzo różowy, więc no nie za bardzo się dobrze czuję w takich odcieniach. Jest trochę za jasny i zbyt różowy, taki pinki, pinki. Ale jako konsystencja, to jak się utrzymuje, jak wygląda, wow, wielkie wow. I nie wiem, może jak polecę do Londynu, to może tam znajdę i kupię sobie jakiś inny odcień, bo jestem pod wielkim wrażeniem. 5 minut gadam o podkładzie, słuchajcie. Dobra, przechodzimy do kolejnego podkładu. Ale o nim będę już mówić mniej, bo nakręciłam test na żywo tego podkładu, test trwałości i byłam w szoku. Bo szczerze, nagrywając ten film, myślałam, że powiem nie, no on jest drogi, a nie jest warty swojej ceny, bo jakoś wcześniej z podkładami Urban Decay, to jakoś tam moja skóra to tak nie za bardzo, wiecie, nie było jakiegoś wow i zawsze twierdziłam, że po prostu te produkty są za drogie. I nie, wbrew temu, co niektórzy twierdzili po tym filmie, nikt mi nie zapłacił za recenzję, absolutnie nie. Chciałabym, naprawdę chciałabym, życzyłabym sobie tego, gdyby ktoś za takie testy mi płacił, ale no nie, no nie. Ten podkład jest po prostu świetny i według mnie jest świetny dla takich ślubnych make-upów, sylwestrowych make-upów. To jest mocno wodoodporna formuła i według mnie jest nawet lepszy od tej pierwszej, pierwotnej formuły podkładu Make Up Atelier Paris, którą właśnie używałam do makijaży ślubnych. Nakładając go, czuję się alkohol, ale coś za coś. To nie jest podkład na co dzień. Nie polecam go do używania na co dzień. Tym bardziej, jeżeli macie suchą, odwodnioną skórę. Ale tutaj cieniuteńką warstwą tworzycie piękny efekt, ładny glow. Ta skóra jest świetlista i super trwała. I też nie czuć tego podkładu na twarzy. I można też budować krycie, jeżeli chcecie takie naprawdę full, full krycie. Więc zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak się sprawdził po tylu godzinach, a ja mam nawet, słuchajcie, będzie za kilka dni, w piątek 18, wrzucę makijaż, który robiłam. Na zasadzie, jak się ogarnąć po przeziębieniu, kiedy ma się wysyp na twarzy od podrażnienia po smarkaniu i wygląda się no nie za bardzo, a trzeba wyjść na imprezę. I właśnie wykonałam sobie makijaż tym podkładem i korektorem. I słuchajcie,
wybraliśmy się do kubańskiego klubu salsy. Szalałam na parkiecie. Wyglądałam, jakby ktoś mi wodą oblał. Miałam całe mokre włosy i to też mam nawet na story nakręcone, jaka ja byłam cała mokra, bo mnie wszystko ściekało, mi pot do oczu wpływał. Wróciłam do domu, gdzieś po trzeciej było grubo i nic. Nic, po prostu, wiadomo, ten podkład już nie był taki świeży po takim szaleństwie i takim przegrzaniu organizmu, ale ja dalej wyglądałam okej. On nie spłynął. On nie spłynął, to było niesamowite. Dobra, nie będę wam już tutaj wychwalać. Ja wam to po prostu pokażę na filmie. Tym bardziej, wiecie, w takich warunkach, kiedy się jest przeziębionym, ta skóra jest przesuszona, jestem martwy na skórek, jeszcze są jakieś niedoskonałości, to nie powinno się tak dobrze trzymać. A się trzymało, więc to wam polecam. A odnośnie utrwalenia, bo delikatnie jeszcze utrwaliłam ten właśnie cały make-up mgiełką moją ulubioną. Tylko chciałam wam jeszcze o niej przypomnieć. Jest to mgiełka Urban Decay All Nighter, ale w takiej wersji miniaturowej. I to jest takie świetne moje odkrycie, bo te butelki są bardzo duże, a jak wyjeżdżam gdzieś na 3 dni i chcę sobie tam utrwalić makijaż, tym bardziej jak lecę samolotem, no to już jest wielki problem. I jeszcze nie widziałam, żeby były tak sprytne, fajne małe opakowania takich utrwalaczy, więc jeżeli lubicie, wręcz musicie utrwalać swój makijaż, macie jakąś ważną okazję, gdzieś wyjeżdżacie, nie jesteście blisko domu i wiecie, że tam musicie sobie wykonać makijaż, a też nie chcecie brać całego kufra ze sobą z kosmetykami, no to takie coś wam polecam. No i ostatni już ulubieniec, bo nie wiem, ci ulubieńcy to trochę przeciągam z tym czasem, ale muszę wam to pokazać, bo jestem pod ogromnym wrażeniem. Są to nowości Glam Shop, mam to w palecie Blended, bo jakoś nie umiałam znaleźć innych. I nie mówię tu o rozświetlaczach, chociaż też są dobre, tylko że nie testowałam ich jeszcze aż tak, więc nie chcę się na ich temat za bardzo wypowiadać. Wolę je jeszcze przetestować. Mam trochę, no widzicie, że one są tutaj, były w użyciu, są przybrudzone jakimś innym, mam nawet trochę tego rozświetlacza tutaj we wnętrznym kąciku na moim makijażu, ale nie należą do ulubieńców. Póki co, zobaczymy co będzie dalej. Ale te tutaj błyski, przepraszam, jeszcze trochę przeziębienie mnie się trzyma. Te błyski są niesamowite i to nie są po prostu brokaty. I to nie jest formuła żelowa. To są tak jakby turbopigmenty połączone z brokatem. To jaki to jest błysk i stwierdziłam, że muszę wam je pokazać. Mam tutaj chyba wszystkie z tych odcieni nowych. Te złote, one są po prostu złote, ładne. Natomiast te, które tutaj widzicie, to wydaje mi się, że to jest taki must have. Jeżeli jesteście wizażystami, czy planujecie, robicie makijaże na kimś, przychodzi karnawał, to zleci bardzo szybko. Będzie karnawał, Sylwester, wiecie, to wszystko będzie błyszczące, będzie dużo, będziemy szaleć z make-upem. I to wam polecam, bo to jest taka bezpieczniejsza wersja też brokatów, pigmentów sypkich. To jest łatwiej nakładać, a trzyma się też niesamowicie, więc będzie to bezpieczniejsza praca, kiedy macie klientkę po klientce i używacie sypkich brokatów. Da się to zrobić tak, żeby nic się nie osypywało, ale jednak trzeba na to uważać, bo brokat jak gdzieś się osypie, gdzieś spadnie, no to no trzeba to czyścić, wiadomo, to brzydko wygląda i jest to irytujące, bo nie mamy na to czasu, bo jest kolejna klientka za godzinę umówiona, a te są po prostu, gdzie? Nakładacie paluchem, no to patrzcie na to i tu macie pełne krycie. To nie jest tak, że brokat, kiedy nakładacie, no to musicie go nałożyć na tyle i tak zgrabnie, żeby to tworzyło ładną taflę, jeżeli na tym wam zależy. A tu jest turbo pigment z brokatem, więc to już robi taflę. Ten kolor jest w ogóle niesamowity. Wszystkie są tu niesamowite. Dobra, zróbmy może tak, że podotykam tutaj trochę tych odcieni. Te paluchy, które mam czyste. Patrzcie, co tu się dzieje. No tu, o Boże, jaki jest cudowny. Ja wam postaram się, bo teraz nie chcę wyciągać, bo znając życie, to by mi się osypało, bym się cała ubrudziła tymi cieniami, ale ja te, które polecam najbardziej, czyli te tutaj, które sobie odłożyłam, wypiszę wam nazwy w opisie pod spodem. Okej? Będziecie wiedzieć. Od tego najjaśniejszego tak w ten sposób wam wypiszę, abyście wiedzieli co i jak. I zachęcam was, naprawdę zachęcam, jeżeli lubicie się bawić z takimi błyskami, a nie macie jeszcze
i w prawy, i nie chcecie się bawić sypkimi brokatami, to zdecydowanie jest coś, co musicie mieć. No i to tyle. Tak się prezentują moi ulubieńcy. Ja jestem z nich bardzo zadowolona i mam nadzieję, że u Was też się sprawdzą. Odsyłam Was, jak już wcześniej mówiłam, do tego filmu o podkładach, bo posegregowałam tam wszystkie, jedynie zapomniałam o problemie z tym, że podkład robi się dużo ciemniejszy na naszej twarzy. Bo tego nie poruszyłam. Więc nie wiem, dajcie znać, czy chcecie o tym osobny film, bo można nakręcić dłuższy, ciekawy film na temat tylko jednego problemu z podkładem, bo ogólnie o podkładach to można encyklopedię napisać, a i tak będzie ciężko dobrać odpowiedni, bo zawsze jest mnóstwo pytań, więc jeżeli macie pytania odnośnie tego, piszcie w komentarzach pod spodem. No i tam Was też odsyłam właśnie, zobaczcie sobie co może być powodem tego, że z podkładem jest problem, jak go rozwiązać i jak sprawić, żeby podkład mimo wszystko do czegoś nam się przydał, więc zapraszam Was serdecznie, w opisie Wam też zostawię linka i tyle. Dziękuję. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną, a ja teraz zabieram się za tworzenie posta z kolejną historią makijażu. Muszę znowu wrócić do książek, napisać cały opis i wrzucę. Tylko nie wiem, co będzie pierwsze, czy ten film, czy post, więc obserwujcie, bądźcie czujni, bo tych postów będzie więcej. Do zobaczenia, kochani, do następnego filmu. Pa!